Witajcie kochani, kolejna Energy Boost Środa, witam Was Marzena Śmigielska. Ostatnio mówiłam Wam o prokrastynacji, dzisiaj kolejne trudne słowo, paradygmat. Paradygmat pochodzi z języka greckiego i kiedyś był terminem naukowym. Obecnie jest dość powszechnie stosowany. Co to jest paradygmat? Paradygmat to model, teoria, założenie albo punkt odniesienia. Uogólniając, paradygmat to w jaki sposób odbieramy rzeczywistość, jak ją rozumiemy i interpretujemy. Jeszcze prościej, paradygmat to mapa, ale wszyscy wiemy, że mapa nie jest terenem. Chcesz przykładu? Powiem Ci zdanie. Janek stukł piłką szybę. Co widzisz w swojej wyobraźni? Czy zobaczyłeś małego chłopca, który piłką do gry uderzył w szybę i ją stukł? Nic bardziej mylnego. Miałam na myśli starszego pana Janka, który niósł piłę do metalu i tą piłką stukł właśnie szybę przechodząc przez drzwi. Widzisz, że moja mapa nie jest Twoim terenem? My posługujemy się w życiu takimi mapami. Mamy przynajmniej dwie takie mapy. Jedna to tak, jak widzimy świat, taki jaki on jest, czy jak sprawy się mają, czyli realia, i to, jak sprawy powinny się mieć, czyli wartości. Czy wszyscy mamy takie same? Otóż nie. Każdy z nas ma inne doświadczenia, wyrósł w innym środowisku i nauczył się interpretować świat według tego, czego dokonał w życiu. Mamy w swojej głowie swoistą bazę, taki wzór pewnych zachowań, myśli dotyczących danych sytuacji. Ale nie wszyscy tak mają. Podać Ci przykład? Spójrz na to zdjęcie. Co widzisz? Młodą kobietę? A może jest ona stara? Już wiesz? To popatrz teraz na to zdjęcie. A jaka jest ta kobieta? Młoda czy stara? Okazuje się, że to, co widzimy, wcale nie jest tym, co widzimy. Albo inaczej, nie każdy widzi dokładnie to samo. Każdy z nas porównuje to, co widzi, z tą swoją bazą danych, z tym swoim doświadczeniem. Nadaje jakąś wartość temu, co widzi. To, co widzisz, wcale nie musi być dobre czy złe. To ty osądzasz, jakie ono jest. Mogę podać Ci inny przykład. Opowiem Ci historyjkę. Pewnego razu w niedzielne, leniwe popołudnie, metrem jechało kilka osób. Każdy był zajęty sobą. Jeden czytał gazetę, drugi spoglądał w okno, ktoś inny patrzył w ekran swojego telefonu, a jeszcze ktoś inny przysypiał. Raptem na przystanku do metra wszedł ojciec z dziećmi. Ojciec usiadł, spuścił głowę, zamknął oczy i siedział tak, jakby świata wokół niego nie było. Tymczasem jego dzieci zachowywały się okropnie. Zaczęły krzyczeć, latać po całym metrze, przeszkadzały pasażerom, były mega głośne, jeszcze wyrywały gazety. Pasażerowie zaczęli się denerwować i dziwili się, dlaczego ojciec tych dzieci nie zwraca im uwagi na ich zachowania. Ojciec dzieci dalej siedział ze spuszczoną głową i zamkniętymi oczami tak, jakby nic się nie działo. Obok tego mężczyzny siedział drugi, który w pewnym momencie postanowił zareagować i zwrócić mu uwagę. Grzecznym i miłym tonem zapytał: przepraszam pana bardzo, ale pańskie dzieci przeszkadzają innym podróżnym. Czy nie uważa pan, że powinien zwrócić im uwagę, jak się zachowują? Mężczyzna ocknął się, podniósł wzrok i spojrzał tak, jakby znalazł się tutaj od sekund, jakby był tutaj dopiero teraz. I odpowiedział: faktycznie, ma pan rację, powinienem coś z tym zrobić. Ale właśnie wracamy ze szpitala, gdzie godzinę temu zmarła matka tych dzieci. Nie wiem, co mam robić. Pewnie one też nie wiedzą, jak mają sobie z tym poradzić. A jak ty czujesz się teraz, kiedy ci o tym powiedziałam? Czy dalej oceniasz to negatywnie? A może twoje postrzeganie świata nieco się zmieniło? Otóż te nasze paradygmaty mogą w życiu ulegać pewnym przesunięciom. Po raz pierwszy o przesunięciu powiedział Kuhn. Przesunięcie paradygmatu polega na tym, że w pewnych określonych sytuacjach czy zdarzeniach życiowych potrafimy zmienić nasze patrzenie na daną sytuację. Chcesz innego przykładu? Posłuchaj. Płynął sobie statek. Marynarz wszedł do bocianiego gniazda i obserwował otoczenie. W pewnym momencie krzyknął do kapitana: kapitanie, przed nami widzę jakieś światła. Dziobowe czy rufowe? Zapytał kapitan. Dziobowe, odpowiedział marynarz. W takim razie nadaj wiadomość, powiedział kapitan. Zmień kurs o 20 stopni. Dostali odpowiedź. To raczej wy zmieńcie kurs o 20 stopni. Na to kapitan, nieco zbity z tropu, powiedział:
Zmień kurs o 20 stopni, tu kapitan statku. Na to dostali odpowiedź. Tu marynarz drugiej klasy. Zmień kurs o 20 stopni. Zdenerwowany kapitan kazał nadać wiadomość. Tu kapitan statku marynarki wojennej. Zmień kurs o 20 stopni. I otrzymał odpowiedź. Tu latarnia morska. Zmień kurs o 20 stopni. A jak teraz się czujesz? Czy twój paradygmat uległ przesunięciu? Zasady są jak latarnie morskie. Ich nie da się zmienić, ale nad wartościami zawsze warto w życiu popracować. Dziękuję ci serdecznie za dzisiaj. Zapraszam na kolejną środę. Pozdrawiam serdecznie. Marzena Śmigielska, Energy Boost.